Jest to grupa taneczna pod przewodnictwem pani Elżbiety Zięcia, która uczy właśnie również tańca w naszej szkole. Ciebie tylko powie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko powie, mam zmyślony świat. Chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Nigdy mi nie znudzisz się, jesteś wszystkim, czego chcę. To wystarczy mi, na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Chcę iść na tą wojnę jeszcze raz. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi, na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Raz. Każdy deszcz, każda noc, nagi księżyc, jego czuły wzrok, zapach traw, ciepło dni. Trochę magii ktoś wybrał mi. Radzę sobie świetnie, przecież wiesz, tylko w snach powraca myśl, że tam na dnie został twój ślad. Kolor snu, jego szept, każdy świt, jakby trochę magii ktoś odebrał im. Tylko morzu mogłam zwierzyć się, jak złamana.
się wolnić tu przy mną, w ścisku twoich rąk, tam na dnie. Polski kalendarz. Co roku w wielu zakątkach Polski organizowane są koncerty, festyny, festiwale, happeningi, na które zapraszane są gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej, które często grają za darmo. Co roku do fundacji zgłasza się ponad 120 tysięcy wolontariuszy chętnych do kwestowania na ulicach miast. Ja poinformuję Was tylko z jednym faktem.
Na początku mówiłem, że jest 900 zł. Już na chwilę obecną mamy 1200 zł. Więc naprawdę imponująca kwota. Brawo dla was. I liczę, że wasze kieszenie po dzisiejszym dniu będą zupełnie puste. Ponownie zapraszam pana profesora Piotra Grzywniaka. Brawo wielkie dla najlepszego licytatora w naszej szkole. Jeszcze jeden kalendarz. Ach, te kalendarze. Działa czy nie działa? Działa. No to dobrze. No dobrze, Mateusz, to jak? Zadykę. Masz już kalendarz? Mam już kalendarz. No to tutaj... A, już masz kalendarz. Mam już niestety. Mamie kupiłeś? Tak, dokładnie. Mamie kupiłeś, dobrze. Proszę państwa, 10 zł kalendarz. Energia Czarni Słupsk. Teraz na topie, także bardzo proszę. Bardzo na topie. Ten już jest z tego roku, 2017, nie? Skład, powie... 10 zł dla 10 zł, pani Brano. Pani podoba, tak. 10 zł po raz pierwszy. 10 zł po raz pierwszy. Kto da więcej? Podbijamy może o 5 zł. 15 zł. Kto da 15 zł za kalendarz? Bardzo ciekawy. Kto da za kalendarz 15 zł? 15 zł. Tylko 15 zł. Dobra, ja dam 15 zł, bo u nas nie ma w kantorku. Okay. To ja daję 15 zł 15? Za kalendarz Energia Czarnych Słupsk. Super. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Kto da więcej? Pani podoba, daje dwie dychy. Dwie dychy. O, tam Michał, ile? 25? Michał? Nie? 30, tak? 25. Brawo. Czwarta L za kalendarz Energia Czarnych Słów. Bardzo brawo, brawo, brawo. Później, po raz pierwszy. Później będzie tego żałować, ale dobra. Nie będzie miał na makę i kupony, ale dobra, co zrobić? On ma lekcję z panią Kasią, ona mu da kredyt. Proszę państwa, 25 zł po raz pierwszy, czwarta L, Michał Bańka, tak? Dokładnie. A przepraszam, on chciał być anonimowy. No dobrze, proszę państwa. Michał B daje 25 zł za kalendarz Energia Czarni Słupsk. Potocznie nazywany śpiworem, aczkolwiek... Kto da trzy dychy? Pamiętam jego występ w piłce nożnej rok temu bodajże. Tak, to Król Strzelców. Król Strzelców do swojej bramki, tak jest. Król Strzelców do naszej bramki. Do własnej brawa bramki. Dla brawo niego. Dla Michała. Brawo, Michał Bańka, czwarta L. Grunt to dystans do siebie, proszę państwa. Michał podbił cenę 30 za kalendarz, tak? Michał, tak jest. 30 zł daje Michał. Michał, tak jest. Dobrze, proszę państwa, nie przedłużajmy. 30 zł po raz trzeci dla Michała za kalendarz Energii Czarni Słupsk. Wielkie brawa. Brawo, Michael. Zapraszamy ciebie z hajsem. I ostatni wykręt, ostateczny, tym razem ze sprawdzianu. Sprawdzian to taka wiedza, która obejmuje co najmniej 5 tematów, proszę państwa. Czyli jakbyśmy zaczerpnieli wiedzą, to będzie prawie aż od października sięgała. Także kto ma problemy z wiedzą, zapraszamy. Występ, ile proponujemy? Za 5 dych. 50 zł po raz pierwszy. Wykręt ostateczny ze sprawdzianu. Jest... 60, tak? 50 dalej, tu jest... Ile? Pierwsza B 60. 100 zł? 100 zł! Pierwsza B 100 zł. 110. Kto da więcej? 130, trzecia L bodajże. 150? 150 pierwsza B. Ty, to moi. Aha, no to nie będzie pan mógł zrobić. Jest 163 L. 163 L za sprawdzian, wykręt ostateczny. 170. 170 zł. 180, już przebity. Dobrze, dobrze. Dobrze idzie. 170 za wykręt ostateczny ze sprawdzianu. Proszę państwa, tu jest z przodu trzecia L. Kto da więcej? 200 zł. 200 zł. Brawo. Bardzo dobrze, proszę państwa. Pierwsze dwie bańki pękły. No to już przebiliśmy cenę dzisiaj. 210 trzecia L. Kto da 220 zł? Za niepowtarzalny, jedyny i ostatni na tej licytacji wykręt ostateczny ze sprawdzianu. Proszę państwa, 200 zł, tak było? 220. 220 jest, dobrze, jest 220. 220. 230 zł. Czekamy teraz na taką kwotę. 220 po raz pierwszy, klasa? Druga C, o proszę. Druga C po raz pierwszy, tak? 220. 220 po raz drugi. Czy jest ktoś, kto by chciał go zgarnąć za 230? Ostatnia szansa na wykręt. Ostatnia.
To co, przybijamy? Przybijamy, sprzedamy. Raz lewą, raz prawą. Proszę bardzo, takie jest przybite. 220 dla drugiej C. Zapraszamy z pieniążkami. Tak, wykręt ostateczny sprawdzam. Kolejną licytacją podejmujemy się... Zapraszamy z pieniążkami, to tak trzeba, obowiązkowo. Kolego. Zapraszamy do bankomatu po prawej stronie. Taniec z wychowawcą klasy 4 B. Zaczynamy od 50 zł. Proszę Państwa, taniec 4 B. Jest tutaj pan Marek, który będzie tańczył. Jeszcze byśmy chcieli zobaczyć wychowawcę 4 B. Niech nam się tu wskaże. Nie ma. A, no tak, rozumiem. Pani Milena, rozumiem, tak? Nie? A pani Renata Lewandowska, no proszę bardzo. 6 dych, dobra. Ja dam 60 zł za taniec. 70. 70 mnie tu przebija Marek, no dobrze. No to 80. Za taniec z panią Renatą. No panowie, naprawdę... Kobieta podbijamy, o złotym sercu. 4 B. 80, tak? 80 jest po raz pierwszy. Bardzo dobry wynik za taniec z panią Renatą. Proszę Państwa, to jest bardzo szczytny cel, więc przebijmy. Jest 90, dobrze Marek, dobrze, jest 90 za taniec. Znowu! Jest 100 zł, proszę bardzo. 110, czekamy na taką kwotę. Jest 100.